Wizyta u dentysty nie musi kojarzyć się wyłącznie z bólem. Okazuje się, że to także dobre miejsce na obcowanie ze sztuką. 26 kwietnia w Centrum Stomatologicznym ChrisDent odbył się wernisaż wystawy pod tytułem Z inspiracji i natchnienia. Artystka Klara Stolp jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Warszawie. Wystawa składa się z kolekcji grafik, rysunków oraz obrazów olejnych związanych tematycznie z wybranymi miejscami w kraju i za granicą. Motywem przewodnim stał się temat przemijania, zmienności, a także spokoju. Przede wszystkim ja jestem bardzo aktywnym uczestnikiem plenerów międzynarodowych i krajowych, gdzie i sama prowadzę plenery malarskie też, także jestem jako uczestnik i jestem jako osoba prowadząca. I tu stawianie poprzeczki jest bardzo, bardzo wysokie. Zawsze chcę, żeby to, co ja wymyślę, co się zrodzi, jaki pomysł w mojej głowie, żeby on był bliski prawdzie. Nie wydziwiam, nie zniekształcam natury, nie kombinuję, bo zawsze w swoich obrazach przemycam jakąś nostalgię, jakąś tęsknotę. Jeżeli chodzi o martwą naturę, umiejscawiam jakiś przedmiot, który jest a propos jakiegoś wydarzenia. Więc myślę, że takie bawienie się z własnym pomysłem jest trudne. To wydaje się, że jest łatwo, to nie jest prawda. Pomysł rodzi się w umyśle i teraz jest droga od umysłu do wykonania tego. Wykonuję mnóstwo szkiców, nanoszę poprawki, po prostu pracuję i wtedy wymyślam, dobieram kolory, na których będę się dobrze czuła i zabieram się do pracy, ale musi być cisza. Cisza. Wydaje się, że na tym obrazie jest niewiele, a tu bardzo dużo się dzieje. Ponieważ namalować ciszę i spokój jest trudno. Nie ma przegadania w tym obrazie. Tu obok, na Żuławach, jechaliśmy samochodem drogą w czasie deszczu. I ta droga nie była tak zalana wodą jak tu. Natomiast zatrzymaliśmy samochód i narysowałam sobie puste wierzby, które były w środku zupełnie puste. Tylko takie witki stały, wyrastały z pni. I tak pomyślałam, że taki obraz trzeba by było namalować, ale umieściłam optymistycznie po lewej stronie małą kapliczkę. Taka dyskretna, też cisza, też spokój. Martwa natura z lampą. Po pierwsze, taką lampę znalazłam. Po drugie, napatrzyłam się na nią wystarczająco dużo, a ponieważ uwielbiam malować tkaniny, wodę, takie powietrze inaczej, więc namalowałam, wymyśliłam taki obraz z koronką, z tkaninami. Tutaj następny obraz, weranda, nie z zewnątrz, jako taka część architektoniczna, tylko od wewnątrz i bardzo mi się podobało zawieszone pranie pod słońce i to się bardzo trudno maluje. Tkaninę pod słońce, bo są zacienienia na pewnych płaszczyznach, no ale podjęłam wyzwanie. Następny, to jest pierwszy obraz do cyklu jesiennego, martwe natury jesienne. W tej chwili tu jest martwa natura z lampą naftową, których już nie wszyscy nawet już znają, pamiętają. Ja taką mam i kwiaty, suszki i jabłko jako symbol jesieni. W tej chwili w domu mam przygotowany obraz o podobnej treści, ale jest głównym przedmiotem usytuowanym na obrazie jest dynia. Był plener malarski, na którym poproszono, żebyśmy jako temat pokazali dynie jesienne, pocięte. Prowadziłam właśnie plener ze studentami. I znowu to, co ja wyjątkowo lubię, woda, spokój i marzy mi się jeszcze namalowanie takiego drzewa, ale nie to, że to trudno, bo ja to zrobię, ale jak go usytuować w przestrzeni, takie stare, mi się dobrze to rysowało. No a tu bzy. Te bzy, zawsze w maju otrzymuję duży bukiet bzów. I te bzy wstawiam do
szkła, psuj, cokolwiek, nawet do kiszenia ogórków, byle dobrze utrzymał te bzy i wtedy szybko maluje i co roku jeden bukiet. I powiem tak, nie ma tych bukietów już u mnie w domu, natomiast jest tylko jeden obraz, bo każdy układ liści jest inny. Są obrazy z Austrii, z Włoch, z moich podróży, prawda? Co mnie fascynuje? Przemijanie. Na przykład stary dom, który się zarwał w połowie na dole, jest namalowany. Załamał się, zapadł się w połowie. I to właśnie niedaleko hełma lubelskiego, taką chałupę znalazłam i ją namalowałam w szarościach. Bo to było takie przemijanie, tam kiedyś mieszkali ludzie, jakieś płoty były. Obok wisi obraz, którym namalowałam podwórko z sierpca, schody, których już za chwilę nie będzie, weranda, która się rozpada. Ja nie wiem, czy ja jeszcze nie domaluję czegoś tam, jakieś dywany wiszące, no bo ja przecież to lubię. Także martwe natury, zakamarki, fragmenty ulic, skansenów, to lubię. I tak odbieram świat. Które to moje wystawy są? To jest tak, ja bym to podzieliła. Wystawy zbiorowe, w których uczestniczyłam, jest 236, natomiast jubileuszowa, indywidualna przypada dzisiaj, 50. Ale myślę, że te wystawy kiedyś próbowałam jakoś tak poszufladkować, które są najważniejsze, które niosły najwięcej emocji, co mi w nich najbardziej odpowiadało, które kosztowały mnie strasznie dużo nawet i skupienia, żeby to dopiąć na ostatni guzik. To na przykład wystawa w Muzeum Narodowym na zaproszenie Instytutu Polskiego z Bratysławy. Miałam indywidualną swoją wystawę i potem wystawy w galeriach, sporo w muzeach mam wystaw. No ale wystawiam wszędzie, gdzie dobrze się czuję. To jest tu Kwidzyńskie Centrum Chrysdent stomatologiczne. Jest takim miejscem, gdzie tu Państwo się doliczyli, co 6 lat wystawiam, więc proszę Pana, mam szansę za 6 lat pokazać rysunki. Ostatnia wystawa była rok temu w Środzie Śląskiej w muzeum, gdzie prezentowałam rysunki, 30-metrowych rysunków, a w tece jest ich znacznie więcej. Ja bardzo dużo pracuję. Bardzo dużo pracuję i bardzo szanuję swoją pracę, dlatego że to jest kawał mojego życia, a życia nie wolno roztrwonić.